Życie jest piękne. Na kanale znajdziesz piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał. Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. W tym filmiku powiem wam, jak rozśmieszyć koleżankę. To będzie taki poradnik, można powiedzieć, jakby rozśmieszania, bo widzę, że takie są zapytania na YouTubie, więc robię pod to filmiki i właśnie teraz będzie filmik, jak rozśmieszyć koleżankę. Tutaj siedzi nasza koleżanka, to jest nasz model, nasz manekin. Koleżanka siedzi tyłem, bo nie chce pokazywać twarzy, ale pozwoliła nam się rozśmieszyć. Powiedziała, że możemy na niej przetestować rozśmieszanie. No możemy kilkoma sposobami rozśmieszyć taką dziewczynę, koleżankę. Można ją na przykład pogiglać pod pachami. O, śmieje się, słyszycie? Śmieje się, czyli to na pewno jest dobry sposób rozśmieszania koleżanek, czyli giglanie pod pachami. Co jeszcze można zrobić? Jak można ją rozśmieszyć? Można jej opowiedzieć jakiś śmieszny kawał, na przykład ale jesteś piękna i urocza, jak klapa odsrocza. I na pewno ona się rozśmieszy i będzie się śmiać. Tak, ale przedtem albo może zareagować inaczej i możemy dostać w twarz od naszej tu koleżanki. Jak jeszcze można rozśmieszyć koleżankę? Na przykład powiedzieć jej, że na przykład, że jestem milionerem, umów się ze mną na, nie wiem, na pizzę, o, czy na jakiegoś loda cię zaproszę. I ona na pewno zacznie się śmiać. Tak, będzie się cieszyć i będzie się śmiać z tego, że jesteś milionerem. Tak. Co jeszcze? Jak jeszcze można rozśmieszyć koleżankę? Jak można? O, zapytać na przykład się jej, czy chcesz ze mną chodzić do kina? No. Czy pójdziesz ze mną do kina? I ona na pewno zacznie się śmiać. Tak, można też stroić głupie miny do niej i różne rzeczy i też na pewno będzie się śmiać. Dobra, no to było kilka sposobów na rozśmieszanie koleżanki. Ja jeszcze mogę ją pogłaskać po główce i zapraszam was do subskrypcji mojego kanału ZJPTV. Koleżanka też was zaprasza i zachęca, subskrybowanie, lajkowanie, zostawcie łapki w górę, komentujcie i w ogóle wszystko róbcie, co chcecie. Dobra, ja kończę ten filmik. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć. Jeszcze na koniec ją pogilgam pod pachami, żeby się pośmiała. Chyba to jest najlepszy sposób na rozśmieszanie koleżanki. Giglanie pod pachami. Albo po stopach. Dobra, sam się rozśmieszyłem, starczy, na razie.